Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, ale witam też osoby, które pojawiły się stosunkowo niedawno. Szczególnie dla Państwa mam taki cały cykl, do kilku, może pięciu, sześciu, jeszcze nie wiem, pogadanek o perfumach. Jak się po tym trudnym zagadnieniu poruszać? No jedną z najważniejszych kwestii, która zawsze się pojawia, jeśli chodzi o perfumy, to są pieniądze. No ale taka dygresja, skoro jesteśmy przy pieniądzach. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają mój kanał finansowo poprzez opcję wesprzyj albo podziękuj. No to jest naprawdę dla mnie coś niezwykle ważnego. To mnie wspiera, to mi dodaje skrzydeł, to mnie też w pewnym sensie buduje w oczach innych. No po prostu widać, że mam wsparcie od Państwa, no to jest bardzo dużo, ponieważ funkcjonowanie gdzieś tam w przestrzeni, na przykład internetowej czy YouTube'owej, wiąże się z różnymi kwestiami, takimi czasem trudniejszymi i jak człowiek ma poparcie widzów, to jest mu łatwiej. Jest no może mniej, bezdyskusyjnie doświadcza mniej sytuacji trudnych, chociaż oczywiście rozwój kanału też pewne trudniejsze sytuacje dostarcza. Ale to taka dygresja, w związku z tym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które mnie wspierają w ten sposób. Serdecznie też dziękuję tych, którzy mnie wspierają w inny sposób, komentarzami, lajkami, subskrypcjami. To jest bardzo ważne tutaj na tej niwie YouTube'owej. Gdzieś te statystyki, te bezduszne algorytmy YouTube'a zliczają i one tam nie widzą, czy jedna osoba napisała jeden komentarz, czy trzy osoby, czy jedna napisała trzy. No to takie tam są sztuczki, które tam niektórzy znają i są w nich biegli. Ja dopiero wbrew pozorom to odkrywam, bo do tej pory koncentrowałam się na tworzeniu treści. Ale okazuje się, że też ważne są jakieś takie kwestie około techniczne. One rzeczywiście działają i pomagają kanałowi dość szybko na przykład się wywindować, jeśli się na tym ktoś zna i umie po tym poruszać. No, no, to jest dygresja. No ale wracając do tematu perfumy i pieniądze, czyli ile kosztują perfumy, ile powinny kosztować, czemu tak dużo. No na pewno kosztują, nie kosztują mało i na pewno nie jest to wydatek, który jest nam niezbędny, ale jednak mimo wszystko ludzie nie potrafią przejść nad tym obojętnie i myślą sobie, a kupię tani zamiennik, trochę oszukam system, bo producent zdziera, to ja mu zrobię zagram na zły, zagram na nosie. Myślę, że w przypadku perfum tego typu kalkulacja to jest błąd. Owszem, można kupić tani zamiennik, ja pozwalam tylko w tym momencie, pozwolę sobie tak powiedzieć, kiedy jesteście ciekawi zapachu, ale w momencie, kiedy opowiadacie, że to jest to samo, tylko tańsze, no to ja nie mogę się z taką opinią zgodzić, wtedy powiem, nie, to nie jest to samo, to jest zubożona wersja, to jest, no nawet czasem można powiedzieć falsyfikat, czasem, bo nie zawsze tanie zamienniki są falsyfikatami, bywają też odpowiedniki, to jest temat, który ludzi nurtuje i który sprawia, że wiele osób, które przychodzą do świata perfum, chciałoby przepracować, bo wiele osób przychodzących do świata perfum na mój kanał, kupujące moje książki, no zaczynało od takich popularnych marek robiących te tak zwane tanie zamienniki. No więc ja Wam powiem, kupując perfumy, wcale nie musicie na tym tracić. Jeżeli kupujecie pomadkę, kupujecie kosmetyki, kupujecie obuwie i chcecie to oddać albo puścić w świat dalej, to możecie to tylko sprzedać z bardzo dużą stratą. A są takie rzeczy, których właściwie no, chyba się nie da sprzedać, tak jak takie kosmetyki, jak szminka czy pomadka, w mojej opinii. Ale z perfumami jest zupełnie inaczej. Możecie je bardzo łatwo sprzedać i rynek perfum z drugiej ręki jest ogromny. I co ciekawe, w Polsce są dość wysokie ceny nawet na perfumy z drugiej ręki, więc spójrzcie na to w ten sposób. Mało tego, może być tak, że kupując perfumy X, może się zdarzyć, że to będzie niewypał i wtedy znowu wygrywacie, bo, no bo premier jest dużo rocznie, więc nie wszystkie perfumy przetrwają lata na rynku, więc niektóre znikną. A jak coś zniknie, to staje się unikatem, więc trzymajcie. Bywa też tak, że perfumy w trakcie swojej egzystencji na rynku bardzo, bardzo się zmieniają pod wpływem różnych dyrektyw unijnych, zarządzeń, rozporządzeń, no różnych aktów prawnych o różnym charakterze, ale zmierzających do jednego, żeby ukrócić obecność na przykład szkodliwych substancji w perfumach, a w perfumach jest ich najwięcej. W związku z tym możecie kupić perfumy z jakimś dobrym składem, z początku obecności perfum na rynku. Unikalnym na pewno. Także wtedy wartość tych perfum rośnie. Oczywiście cudów się nie spodziewajcie, to nie jest tak, że zrobicie miliony monet, bo bywa i tak, że powiedzmy takie perfumy starsze, które już są niedostępne, to ich tak cena średnia to jest około 500 zł, także to też nie jest nie wiadomo jaka wysoka kwota,
Ale mimo wszystko tutaj dużej straty nie macie finansowej. Jeśli kupicie perfumy, no oczywiście w wiarygodnym źródle, no bo jak kupicie tester za 119 zł, to nie. To tego nie sprzedacie dalej i być może nawet sprzedawanie, wprowadzanie do obrotu takiej wątpliwej jakości produktów, to może Wam nawet przysporzyć problem, bo to się tak uczulam. W każdym razie, dlaczego uważam, że perfumy mogą być walutą na trudne czasy? Ponieważ jeśli coś kupicie, możecie to komuś dać w prezencie. No wiadomo, że jakiejś dalekiej znajomej nie dajemy perfum, nie wiadomo, tych ekskluzywnych z najwyższej półki, ale możecie dać to komuś w rodzinie, przekazać dalej jako dowód wdzięczności, sympatii. Perfumy to jest taki prezent, na który się nie obrażamy. Jak ktoś się obrazi, no to ma jakąś coś do przepracowania. Mało tego, myślę sobie, że jak puścicie w świat takie perfumy, powiedzmy przechodnie, to one zawsze trafią na kogoś, kto potrafi to sprzedawać. No, nie każdy potrafi. Gdzieś tam na tych OLX-ach i na tych grupach i gdzieś tam, powiedzmy, na tych portalach sprzedażowych sprzedawać, ale są tacy, którzy są naprawdę w tym dobrzy i sprzedają wszystko. Jak czasem zaglądam na OLX, czym ludzie handlują, to się aż dziwię. No, bywało tak, że i flakony były puste po 20 zł. Także mam nadzieję, że ten proceder już się kończy, bo to jest co najmniej dziwne. Ale też spotykam takie głosy z internetu, że są ludzie, którzy skupują takie puste flakony i wlewają tam coś wątpliwego i to puszczają świat dalej. No, to jest straszny proceder. Mam nadzieję, że to jest bardziej legenda niż fakt. Ale teoretycznie jest to oczywiście możliwe. No, ludzie mają różne pomysły. Mam nadzieję, że to nie ma jakiegoś masowego charakteru. No i może taką, już powiem na koniec taką oczywistą prawdę, która pewnie wiele osób nie zaskoczy. Mianowicie w czasach, kiedy pieniądze szczególnie trzeba liczyć, to może właśnie wtedy warto sięgnąć po coś solidniejszego, droższego, z pewnego źródła, niż po kupowanie wielu drobiazgów, czy nawet dekantów. No, nie wiem. No, dekanty do poznawania perfum. Natomiast jak chcecie się cieszyć perfumami jako całością, flakonikiem, nie jesteście jakimiś tam wielkimi użytkownikami dyskusji na grupach, także nie musicie znać, nie wiem, 200 perfum, nie musicie ich poznać, powiedzmy, w pół roku, to ja bym Wam rekomendowała kupowanie rzeczy oryginalnych zamiast dekantów. No, rozważcie to. Ponieważ właśnie, dlaczego w ogóle o tym mówię? No, jest ten moment już prezentów świątecznych. Jak się gdzieś tam po tych mediach rozejrzycie, mediach społecznościowych, czy nawet na przystanku tramwajowym, autobusowym, to zobaczycie, że już są reklamy perfum na przykład. No to może to jest dobry czas, żeby o tym myśleć, trochę odłożyć i kupić coś naprawdę unikalnego, dobrego. Z tych premier i reklam, które widzę gdzieś tam na przystankach, to myślę, że to są perfumy, no, pokazywałam to ostatnio na szorcie, najnowszy Armani Code, Paradox i Coco Mademoiselle, no to są perfumy, które będą naprawdę znakomitymi prezentami perfumowymi. Także myślę, że jak już sobie dawać prezenty perfumowe właśnie osobom bardzo bliskim, to wybrać coś takiego, co jest takim prezentem, który się podoba, do którego nie trzeba się długo przyzwyczajać i można w jakimś sensie powiedzieć, że podoba się od pierwszego, ewentualnie drugiego powąchania. No, Coco Mademoiselle jest tak rozpoznawalna, że jedyne, co może zaskoczyć, jeśli ktoś na przykład sięga wcześniej po jakieś odpowiedniki, to jakość, a te dwa pozostałe to są takie po prostu bardzo dobrze zrobione produkty, które nie przyniosą jakiegoś rozczarowania nikomu, a to właśnie w prezentach chodzi. No, ale to troszeczkę już wchodzimy na pole prezentowe. W każdym razie zachęcam Was do sięgania po rzeczy sprawdzone. Przemyślcie to. Oczywiście perfumy nie są artykułem pierwszej potrzeby. Jeśli macie ważniejsze wydatki, to kupcie dobry kubek. Ładny, dobry, ekskluzywny, elegancki kubek. Czy powiedzmy ładny, też jest znakomitym prezentem, bo ludzie na takich prostych rzeczach do codziennego użytku najczęściej oszczędzają właśnie. To by było na tyle. Jeśli macie jakieś swoje uwagi, spostrzeżenia w tym zakresie, dajcie znać w formie komentarza. Dziękuję, wszystkiego pachnącego, pa pa!